dosyć mocno się chwieje na prawo, na lewo. Cześć, witam Was w przełęczy Goderdi na wysokości 2025 metrów. Jest to miejsce szczególne, bo ja jeszcze nigdy na takiej dużej wysokości nie byłem. To jest ponad 2000 metrów. Nie byłem nawet pieszo, a co dopiero rowerem. Także no, dzisiaj miejsce i czas dla mnie wyjątkowy. 6 godzin temu wystartowałem z miejsca, gdzie nocowałem. Cały czas pod górę, cały czas szuter, cały czas błoto. Nie było asfaltu, także była ciężka przeprawa, ale wreszcie dotarłem tutaj na przełęcz. Przełęcz, jeszcze raz powtórzę, Goderdi. 2025 metrów, mój rekord wysokości i na pieszo, i rowerem. Także się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Okupiłem to no, niesamowitym wysiłkiem, warunki trudne, cały czas pod górę. Ale najgorsze to, że po prostu nie było asfaltu, tak? Szuter, błoto, kamienie, także była to niesamowicie ciężka jazda, ale cieszę się, że tutaj jestem. Swój osobisty rekord rowerowej i pieszej wysokości, także jestem szczęśliwy. I teraz będziemy mogli już to przejść do prezentacji. Także jak będą jakieś pytania, coś Pani swoje doświadczenie będzie chciała tego, to proszę śmiało, bo mówię, to kilkanaście razy być w Gruzji, to już się ma doświadczenie. I teraz zaczynając prezentację, nazwałem moją prezentację Gamardzioba Gruzjo, czyli Dzień Dobry Gruzjo. Jakby z dwóch powodów, bo ja do tej Gruzji wybierałem się już w ubiegłym roku, razem z kolegą mieliśmy robić Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, ale koronawirus wszystko pokrzyżował, mieliśmy bilety lotnicze już zakupione do Kutaisi, powrót mieliśmy mieć po 4 tygodniach z Baku, z Azerbejdżanu, koronawirus pokrzyżował i ta Gruzja jakby się odsunęła, przesunęła na rok, ja na tą Gruzję czekałem, były plany i tak dalej, i jak już się to wszystko, że tak powiem, sformalizowało, że wiedziałem, że polecę, no to dzień dobry Gruzjo, tak? Nareszcie, dzień dobry Gruzjo, witam. To jest jakby jeden powód nazwania tak tej mojej prelekcji. Drugi powód jest Gamardzioba, dlatego że to było dla mnie jakby słowo klucz, tak? Ja w ogóle jestem rowerzystą, nazwijmy to takim samotnym wilkiem. Ja większość swoich wypraw, czy prawie wszystkie, odbywam samotnie. Objechałem 5 lat temu Polskę dookoła, zrobiłem ponad 3000 km, później jechałem na Nordkap ponad 2000 km. 2 lata temu zrobiłem Islandię rowerem, tym rowerem dookoła i wszystko robiłem jakby samotnie. Dlatego ja też nie, jakby
nie szukam, czy może dla mnie kontakt z ludźmi jest jakby niezbędny, tak? Ja się czuję fajnie we własnym towarzystwie, ale właśnie ta gruzińska gościnność słynna, o której człowiek słyszał i tak dalej, i tak dalej. A Gamardzioba było dla mnie takim kluczem otwierającym, czy powodujący uśmiech u tych Gruzinów, dlatego że oni na rowerzystów takich jak ja patrzą troszeczkę jak na takie, powiedzmy, dziwadło, tak? Oni rowerem jeżdżą, ale generalnie jeżdżą z domu po bułki przysłowiowe, bo tam rowery są, ale takich rowerzystów, sakwiarzy nie ma zbyt wielu, zdarzają się, ale nie ma. Jest to jak taka ciekawostka, więc jak oni mnie widzieli, to tak nie było ani uśmiechu, ani tej takiej życzliwości, tylko było raczej takie wyczekiwanie, tak? Jak ja się zachowam. Więc oni szli, ktoś szedł naprzeciwka, ja jechałem i tak patrzyliśmy na siebie, tak? Z takim lekkim dystansem. Do momentu, dopóki nie powiedziałem Gamardzioba. Jak powiedziałem Gamardzioba, pojawiał się uśmiech, od razu ta życzliwość. Człowiek w przeciągu, nie wiem, no ułamka sekundy, ten Gruzin się zmieniał, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Także tak, to właśnie słowo, jedno z dwóch czy z trzech, które w ogóle operowałem tam w Gruzji po gruzińsku, bo generalnie to i trochę rosyjskiego, i trochę angielskiego. Ja zrobiłem 914 km rowerem. I to, o czym pani mówiła, że Gruzja jest trudnym terenem dla rowerzystów, jest bardzo trudnym. Jest bardzo trudnym, ja nie myślałem, że aż tak trudnym. Ja też nie bez przyczyny wspominałem o tych moich wcześniejszych wyprawach, bo dookoła Polski zrobiłem ponad 3000 km, na Islandii ponad 1500, na Nordkap ponad 2000. To była pierwsza moja wyprawa rowerowa, trzytygodniowa czy kilkutygodniowa, gdzie zrobiłem poniżej 1000 km ze względu na trudne warunki. Na tych moich wcześniejszych wyprawach czy podróżach rowerowych ja rowerem praktycznie jechałem codziennie, tak? Jeden dzień mijał, następnego dnia wsiadałem na rower, jechałem. Tutaj jechałem 2-3 dni, musiałem sobie zrobić dzień przerwy, bo po prostu organizm się domagał tego ze względu na ciężki teren. I jak ja mam na prezentacji ludzi, którzy jeżdżą rowerem, to polecam im Gruzję z całego serca. Z tym, że od razu mówię, że Gruzja jest trudnym, ciężkim terenem właśnie na góry i gęsto często ze względu na brak asfaltu, tak? To, co tutaj mówiłem, że droga, która na mapie wygląda tak jak, powiedzmy, droga, nie wiem, z Golubia do Brzynia do Kowalewa, czy gdzieś tak wygląda na mapie, a w rzeczywistości jest to szuter, jest ciężki teren. A kolejna droga, która wygląda tak samo jak na mapie, ma asfalt, tak? Także możemy przejść. A tutaj jeszcze zatrzymajmy się, bo pani akurat temat Gruzji, czy Gruzję zna. Tutaj mamy, powiedzmy, zarys Gruzji, taką, jaką ogólnie uznaje ją kątem Gruzji większość świata, tak? Ale już wiemy doskonale, że tutaj mamy Abchazję, tutaj przebiega ta granica. Tutaj mamy Osetię Południową, czyli tak naprawdę są to już rejony, nad którymi Gruzini nie mają kontroli. One oficjalnie gdzieś tam jeszcze do nich należą, ale tam jest kontrola raczej rosyjska, a nie gruzińska. Ja bardzo żałuję, myślę, że Gruzini też tutaj właśnie dotknął Abchazję, bo stracili bardzo dużo linii brzegowej Morza Czarnego. Stracili również tutaj ten słynny kurort, który był w Suchomi, to już do nich nie należy i tak naprawdę tutaj ten odcinek wybrzeża, który mają Morza Czarnego, nie jest tak duży, jakby mogli mieć, nie? Możemy przeskoczyć. Tutaj jest trasa, tak, którą pokonywałem. I tak jak tutaj się patrzy na tą mapę, praktycznie ja jeździłem w części centralno-zachodniej, tak? Nie udało mi się dotrzeć tutaj bardziej na wschód, chociaż planowałem. Ale ze względu właśnie na te ciężkie warunki, że po prostu jakby za bardzo optymistycznie do tego podszedłem, ale nie robię z tego problemu, bo będzie powód, żeby wrócić, tak? Żeby zrobić tą drugą część. I więc tak, lądowałem w Kutaisi, a właściwie 25 km na lotnisku przed Kutaisi. Lądowałem we wtorek po południu wieczorem, więc tutaj z lotniska, które mniej więcej się tutaj znajduje, pojechałem do Kutaisi. W Kutaisi spędziłem środę,
Znaczy ten wtorek wieczór, całą środę, w czwartek rano już ruszałem dalej. I tym moim etapem, który zrobiłem w czwartek, to była droga tutaj z Kutaisi do Zugdidi, tak? To jest około 100 km, ale to mogłem sobie na to pozwolić, bo tak jak widać tutaj jest, nie było gór, teren nizinny, czyli do Zugdidi i Zugdidi znajduje się około 10 km od granicy właśnie tej Abchazji. Pytałem tam tubylców czy mieszkańców, jak wygląda sprawa na granicy. No, czy można wjechać, ale trzeba mieć pozwolenia, dużo jakby papierologii. Także już do tej Abchazji nie wierzyłem, nawet nie miałem wcześniej takich planów, ale jak już byłem tak blisko, to po prostu zapytałem, tak? No w Zugdidi można zobaczyć, że to już jest taki tygiel, jak ja to nazywam, narodów, tak? To jest takie miasto bardzo żywiołowe, typowo takie kaukaskie, tak? Mamy, widać, że tam różne odcienie skóry, różne, miesza się to wszystko. Mi się Zugdidi bardzo podobało właśnie ze względu na tą dynamikę, na duży ruch, było widać, że to jest teren przygraniczny. Także ta energia bardzo, bardzo mi się podobała. Także dojechałem tutaj w czwartek wieczorem. Kolejnego dnia zaplanowałem sobie, czy na kolejne dwa dni, dotrzeć z Zugdidi do Mesti. To jest około 180 km. Podzieliłem sobie ten odcinek na dwa etapy, bo tam praktycznie wyjeżdżałem z Zugdidi, już się zaczyna podjazd, zaczynają się góry, trzeba po prostu jechać pod górę, więc podzieliłem to na dwa etapy. Jednego dnia zrobiłem 80 km, kolejnego dnia zrobiłem kolejne 80. Mestia jest to miasto, które leży w Sfanetti, tak? Mówi się, ja tak słyszałem przed wyjazdem, że Sfanetti jest najpiękniejszym rejonem Gruzji. Ja nie do końca bym tak powiedział, bo uważam, że cała Gruzja jest piękna, tak? Ja obojętnie, czy tutaj później przejeżdżałem przez Mały Kaukaz, czy ten, no ja byłem zachwycony tymi górskimi widokami wszędzie i jakby nie odczułem różnicy między tym pięknem Sfanetti, a pozostałym regionem. Tak jak mówię, Mestia jest stolicą Sfanetti. Z Mesti, gdzie byłem dwa dni, odwiedziłem już góry, później wróciłem do Zugdidi, znowu nocleg i z Zugdidi na wybrzeże Morza Czarnego poprzez Poti dojechałem do Kobuletti. W Kobuletti zrobiłem sobie dwa dni odpoczynku i później do Batumi. W Batumi też bodajże dwa czy trzy dni, no bo chciałem zobaczyć te cuda architektoniczne, które są w Batumi. Batumi mi się bardzo podobało, chociaż niektórzy mówią, że to jest miasto kiczowate i tak dalej, i tak dalej. Ja mam odmienne zdanie, bo mi się bardzo Batumi podobało. No i z Batumi zaczęła się ciężka przeprawa tutaj do Akhalfize, bo zaczęło się pasmo Małego Kaukazu, tak? I tutaj też wyjeżdżając z Batumi praktycznie zaczynały się już góry, cały czas był podjazd. Ten etap też był podzielony na dwie części. Tutaj Kulo bodajże nocowałem, później Alkafize, później do Borżomi. Słynny kurort w Borżomi, planowałem spędzić dwa dni i niestety Borżomi nie zachwyciło mnie na tyle, żeby zostać tam dłużej. Zostałem tam powiedzmy popołudnie i wieczór, nocowałem i następnego dnia ruszałem do Surami. W Surami nocleg i z Surami już tutaj częścią pasma Małego Kaukazu dojechałem do Kutaisi. W Kutaisi byłem 3 dni przed wylotem, bo bilet miałem lotniczy kupiony z Kutaisi do Gdańska. Samolot miałem bodajże we wtorek, także musiałem kilka dni, 2-3 dni w tym Kutaisi, także jeszcze sobie tam pozwiedzałem i mniej więcej tak wyglądała ta cała moja trasa. Tak jak mówiłem, w Gruzji byłem 3 tygodnie, zrobiłem 914 km rowerem. Zrobiłem generalnie troszeczkę więcej kilometrów turystycznie, bo z Mesti do Uszguli marszrutką pojechałem zobaczyć te słynne sfaneckie zwierzę i słynną wioskę Uszguli i także z Alkatwize jechałem do Wardzi, do tego kamiennego miasta też marszrutką. Możemy przeskoczyć i tutaj już się pojawią zdjęcia, na pewno znam
poznaje pani Kutaisi, Biały Most, chłopiec z kapeluszami, tak? Ma jeden kapelusz, który mi zdejmuje. Tutaj na dole? Bodajże, jeżeli pamiętam, White Bridge, tak najpa się nazywa, Biały Most. Kiedyś tam straciliśmy przytomność, bo wszyscy tak? Telefon, aparat, w ogóle jakieś złe wspomnienia mam z tego. A ja właśnie tutaj często bywałem i przed wyruszeniem na trasę rowerową i po powrocie właśnie, bo ja w hostelu praktycznie na Starówce tam mieszkałem, także tutaj sobie gdzieś tam spoczywałem. A gdzie pan był w hostelu? To był tak, Central Hostel. Bo w Kutaisi tak na przyszłość jest taki, nie wiem czy pan spotkał się z takim, gdzieś w internecie może, z takim nazwiskiem, się nazywa Konstantin, a nie tak, gdzie on ma też hostel właśnie w Kutaisi. I bardzo współpracuje z Polakami, też jest nastawiony na turystykę taką propolską, ale czasami jakby, myślę, że jakby zobaczył takiego rasowego turystę, to na pewno by się panem bardziej nawet zaopiekował, bo może zajmować się takie miejsca, które normalnie nie są dostępne po prostu, nie? Ja później czy w trakcie właśnie szperając gdzieś tam w internecie, czy szukając pewnych rzeczy, właśnie mi wypływały te właśnie takie tematy Gruzinów, którzy współpracują z Polakami, jak i również Polaków, którzy już tam kilka lat mieszkają. No. Tu jest. Sorry, przerwałem to, nie? Chcesz to posłuchać o Gruzji? To chcę tylko klucz do szprychy. Także ten, także wypływały pewne te tematy. Ja generalnie jadąc do Gruzji, dwa pierwsze jakby noclegi sobie gdzieś tam planowałem, robiłem to przez Booking.com, bo też patrzyłem jakby cenowo i dla mnie było najszybciej, najprościej niż gdzieś tam po forach szukać kontaktu i tak dalej. Wyskakiwało mi Booking.com, Kutaisi, ceny i tak dalej i cena akurat tutaj była w miarę atrakcyjna, bo hostel na samej Starówce kosztował mnie bodajże za dwa noclegi, czyli z wtorku na środę, z środy na czwartek, niecałe 30 lari, tak? Czyli to są śmieszne pieniądze. Ja nocując też nie potrzebuję żadnych tam wygód. Dla mnie ważne, żeby było łóżko, dach nad głową, bo ja praktycznie w hostelu to tylko wracam na noc, tak to gdzieś wędruję, albo jadę rowerem. Też powiem później o moim miłym zaskoczeniu tymi miejscami noclegowymi w Gruzji, bo jestem mile zaskoczony. Ale to przy okazji tam innych hoteli. Także tutaj mamy Kutaisi, właśnie chłopiec z kapeluszami, Biały Most. No i na dole knajpa, gdzie pan zgubiła telefon, nieprzyjemne wspomnienie. Możemy dalej. No, tutaj w Kutaisi też pani pewnie widziała ta kolejka linowa, która w jednej części Kutaisi na wzgórze, gdzie jest diabelski młyn, park rozrywki nas zawodzi. Cena też śmiesznie niska, bo 2 lat to kosztuje. Akurat te ceny pamiętam, bo jeszcze tak gdzieś na świeżo jestem. Warto się przejechać, chociaż tam cała podróż, ten przejazd trwa około 2-4 minut, ale fajnie można sobie właśnie popatrzeć na Kutaisi z góry. Możemy przeskoczyć dalej. No i tutaj mamy właśnie katedrę Bagrat. Było to bardzo, bardzo ważne, istotne miejsce w czasach świetności Gruzji, bo było to praktycznie centralne miejsce czy stolica wyznaniowa Gruzji, postawione bodajże przez króla, który miał przydomek budowniczy, tak, imienia w tej chwili. O, dokładnie, budowniczy, tak? Także jest to też zabytek, który znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO. Będąc w Kutaisi trzeba koniecznie odwiedzić, zwłaszcza, że w samym Kutaisi zabytków tej klasy nie ma wiele. Są jakieś, jest starówka fajna, jest też monaster Dzielatki, który będzie za moment, ale to jest konieczne. No trochę wysiłku, czy jeżeli się idzie na pieszo albo jedzie się rowerem, trochę wysiłku trzeba włożyć, bo to znajduje się na dosyć sporym wzgórzu,
A dla mnie jeszcze był to dodatkowy wysiłek, bo w czasie mojego pobytu w Gruzji przez pierwszy tydzień były niesamowite upały. Tam upały w słońcu dochodziły do 45-47 stopni, także tutaj wspinając się, chociaż nie miałem daleko z centrum, ale jednak wspinając się pod zemię leciał, zresztą tutaj widać jak się świece, tak? Także możemy przeskoczyć dalej. Dalej ten sam budynek, ta sama katedra. Możemy dalej też ten sam budynek. No, market, targowisko w Kutaisi, tutaj jest oddzielna historia, bo tak jak mówiłem o zabytkach i o tym, o tej katedrze Bagrati, że trzeba odwiedzić, uważam, że targ w Kutaisi też trzeba odwiedzić koniecznie. Fantastyczny klimat, można wszystko dostać, warzywa, owoce, sery, mięso, ryby, czacze, wino. Przejście nawet, jeżeli nie chcemy czegoś kupić, przejście, zobaczyć, słodycze różne, chłonąć ten klimat. Ja tutaj zrobiłem zakup, no, warzywa, słodycze też, ale też kupiłem wino i czacze, tak? Ale o różnorodności tego, co można tam znaleźć, świadczy to chociażby, że ja mówiąc winogrona, no to w Polsce kojarzyłem białe i czerwone, tak? No kształt tego, a tam mamy różne rodzaje o różnych kształtach, tak? Także jak człowiek patrzy, to nie, przyprawy, także różne różniste rzeczy. No i babuszki, które sprzedają, zaczepiają, jak widzą, że jest turysta, no to pytają wino czacza. Ja byłem na tym targowisku pierwszy raz przed tą moją podróżą, zakupiłem tam wino, ale nawet nie w 1,5-litrowej butelce, tylko prosiłem, żeby przelano mi do małej, takiej 0,5-litrowej. Pani oczywiście też pytała, czy białe, czy czarne, tak? Bo u nich na czerwone się mówi czarne, przynajmniej tak. Ja wziąłem czerwone. Po tam 2-3 dniach, jak byłem w drodze, spróbowałem fantastyczne wino. Super mi smakowało, jeżeli wrócę do Gruzji, a pewnie wrócę, to zakupię większą ilość tego trunku, bo być może nie będę jechał już rowerem. Ale wino przepyszne, kupiłem też czacze w tej 1,5-litrowej, w 0,5-litrowej butelce, ale powiem w takiej plastikowej po wodzie mineralnej, bo panie tam przelewają. Powiem wam, że bałem się tej czaczy, bo się nasłuchałem tyle rzeczy, że tą czaczę przywiozłem do Polski i dopiero skonsumowałem w Polsce, bo czacza jest zdradliwa, czacza zwala z nóg i tak dalej, a ja tak naprawdę to mogłem wypić tak. Albo przed jazdą rowerem, czyli niedopuszczalne, albo po jeździe rowerem, kiedy byłem totalnie zmęczony i też bym mieścił tą czaczę, ale jest dobra, posmakowałem i byłem na takim festiwalu podróżniczym w Poznaniu, Śladami Marzeń, tam specjalnie dla mojego znajomego organizatora, który to ten festiwal organizuje. Wcześniej nie smakowałem i nie wiedziałem, czy ona będzie mi smakowała, czy nie, ale wlaliśmy sobie do takich plastikowych kubeczków. Dobra, mocna, ale dobra. Także polecam również tutaj zajrzeć na ten targ. Możemy dalej, tam właśnie będą zdjęcia z tego targu, marketu. Melony, arbuzy, tak. I to jest kolejny zabytek, to jest właśnie ten monastyr Gelati. On się znajduje około 10 km od Kutaisi, też na wzgórzu trzeba jechać. Tutaj jest kolejny zabytek, to jest samochód Pabieda, tak. W Polsce funkcjonowały te samochody pod nazwą Warszawa. Tam Pabieda też takie akurat fajne ujęcie mi się tutaj na tym zdjęciu zrobiło. Klasztor, monastyr Gelati. Podobał mi się, ale bardzo mi się podobał ze względu na freski znajdujące się w środku, tak? No tutaj jak patrzymy, no to klasztor, kościół, monastyr, jakich wiele, tak? Można spotkać, ale wchodząc do środka i widząc te freski, które praktycznie, przynajmniej większość z nich sprawia wrażenie, że nigdy nie były odnawiane, że to jest autentyk z tego XIV-XV wieku i bo u nas, wiecie, jak pójdziemy, to mamy wszystko odnowione, wymuskane, tak jak było przed chwilą zrobione, a tam właśnie gdzieś tam odpadł ten fresk, odpadł ten, robi fajne wrażenie i właśnie mi się bardziej podobały inaczej te freski niż architektura, chociaż architektura tego monastyru też jest fajna, możemy dalej przeskoczyć.
O, tutaj właśnie widać, tak, część tych fresków. Tutaj nie mamy, bo coś odpadło, tutaj jest fragment. I naprawdę jak na to patrzymy, to czujemy, że patrzymy na zabytek, tak? Na coś, co ma naprawdę te 300-400 lat, tak? A nie coś, co było odnowione i tak naprawdę to wygląda troszeczkę inaczej niż wyglądało. Dalej przeskoczmy. No to jest zewnątrz, ten monastyr Gelotti. No to jest właśnie zdjęcie obrazujące pierwszy tydzień mojej podróży. To jest droga z właśnie z Kutaisi do Zugdidi. Te 100 km jeszcze nie po górach, ale tutaj upał dawał się niesamowicie we znaki. Ja już pod koniec tych 100 km, krótko przed Zugdidi, po prostu musiałem robić sobie przerwę. Gdzieś siadałem w cieniu, bo miałem takie wrażenie, że ja za chwilę zemdleję, że spadnę z tego roweru, bo ja kompletnie nie czułem powietrza, nie było przepływu powietrza. Czułem się tak, jakbym w jakiejś wilgotnej wacie był, tak? Nie było żadnego, tak mówię, nie, muszę gdzieś tam stanąć, bo za moment faktycznie może być nieciekawie. Zwłaszcza, że gruzińskie drogi są jeszcze ciekawe pod jednym względem, a bardzo kłopotliwe dla rowerzysty. Mamy mnóstwo psów. Mamy mnóstwo bezpańskich psów, może jadąc autem, czy busem, czy marszrutką się tego nie odczuwa. Rowerzysta bardzo to odczuwa, tych psów mamy mnóstwo. I pojedyncze, i w parach, i całe watachy. 80% z nich nie reagowało na mnie, ale te 20% gdzieś tam podbiegało. Nawet miałem sytuację, bo było przed wyjazdem do Gruzji, czytałem właśnie o tych watachach psów, miałem zaw pieprzowy. No i faktycznie 2-3 razy musiałem go użyć na psy. Nawet miałem jeden taki przypadek jadąc już z Batumi. No, że jadę, jest droga, jest jakiś taki rów, lekkie wzniesienie i taki jest płot metalowy z blach takich, z blachy falistej, tak? No i czuję, tam pies ujada wzdłuż tego płotu, tam moja armia, to się będę przejmował, przecież nic się nie stanie. Okazało się, że ten płot się gdzieś kończył i jak ten pies wypadł z tego płotu, jak do mnie dopadł i słuchajcie, naprawdę ja wyciągnąłem ten gaz i był moment, że on chciał mi łydkę zaatakować, ale rower się przesunął i on zębami się wbił gdzieś w tą sakwę, tak? Bo to jest sakwa, to jest gdzieś, gdyby nie ta sakwa albo by ułamek sekundy gdzieś moja ten, to wbiłby mi się po prostu w nogę, także takich przypadków miałem, no 3-4. Także na te psy trzeba uważać, zresztą to nie tylko ja o tym mówię, bo właśnie czytałem na różnych forach, że rowerzystom właśnie to się zdarza, także to jest jeszcze jakby taka dodatkowa atrakcja dla rowerzysty, czyli tutaj był upał, 100 km i jeszcze psy były po drodze, tak? No właśnie, to co mówię, Zugdidi, już dojeżdżam do Zugdidi, to jest blisko właśnie granicy z Abchazją i mówi się, że Zugdidi to jest jakby brama do Svanetti, tak, że to jest, tu się zaczyna, czyli jeżeli ktoś chce wjechać, to przez Zugdidi. Kolejne zdjęcie, tu pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie na klatce schodowej jednego z bloków. Rosja, okupant. Wiadomo, że w 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, toczyła się tam wojna polsko-gruzińska. Zugdidi nawet w pewnym momencie przez jakiś czas stacjonowały wojska rosyjskie, które weszły do Zugdidi. Także tam się jeszcze to pamięta. Ale wbrew pozorom, powiem inaczej, może gdzieś ta niechęć do Rosjan jest, ale jak to się mówi, pieniądz nie śmierdzi, tak? Około 80% turystów w Gruzji to są Rosjanie, tak? I przynajmniej ci młodzi Gruzini, jak się tak patrzyło na te kelnerki, na tą obsługę gdzieś tych rosyjskich turystów, to tam nie widać jakiejś tam niechęci. No, może to było dla mnie gdzieś tam pobieżne, ale to co mówię, no Gruzja potrzebuje pieniędzy, żyje z turystyki, a 80% turystów to są Rosjanie, więc nawet jeżeli ich nie lubimy, ugryziemy się w język, będziemy mili i tak dalej, no bo oni zostawiają tu pieniądze. Jak są pieniądze, to mamy z czego żyć, ale jeszcze takie pozostałości gdzieś tam w klatkach, na murach zostają, tak? Zdjęcie jak zdjęcie, no alkohol na półkach, ale zrobiłem to zdjęcie z jednego powodu, bo bardzo mi się podoba ta nazwa Alkolium, tak? U nas jak gdzieś ktoś nas potrzebuje na alkoholu, czy kolega, czy ktoś tam pyta, no gdzie idziesz? No idę do monopolowego, tak? A tam gdzie idziesz? Idę do Alkolium, tak? Inaczej to brzmi tak.
alkoholu. Fajnie. I z tego względu sobie pozwoliłem, żeby zrobić tutaj właśnie zdjęcie z tym napisem, z tym szyldem Alkorium. To zdjęcie robione w ZUBID jeszcze. Tu już się zaczyna droga z ZUBID do Mesti. Niedaleko odjeżdżając od ZUBID, zbaczając około 600 metrów od głównej drogi prowadzącej ZUBID do Mesti, napotykamy, czy można zobaczyć taką tamę. Elektrownię, która korzysta z tej właśnie tamy. Ta tama była wybudowana i oddana do użytku w latach 80. Ubiegłego wieku. Na ówczesne czasy była drugą na świecie. Ona tutaj liczy ponad 270, dokładnie chyba 272 metry wysokości. I ponad 700 metrów tutaj długości i mówię, ona była drugą na świecie. W tej chwili też jest w ścisłej czołówce, bo w tej chwili zajmuje szóste miejsce na świecie, jeżeli chodzi o tego typu budowle. Z tego co wyczytałem, elektrownia, która tutaj działa, dostarcza około 60% energii elektrycznej do Gruzji. Także to jest budowla strategiczna. No i bardzo piękna taka turkusowa woda. Ten zbiornik wodny spowodowany przez tą tamę, przez to, że ta tama stoi, liczy około 20 km długości. Także wygląda to w rzeczywistości, w realu przepięknie, bo mamy zielone wzgórza Kaukazu. Tutaj taką turkusową wodę i przepotężną budowlę. Dalej możemy, o, to właśnie widać, cały czas to jest ten zbiornik wodny, pogoda przepiękna, cały czas pierwszy tydzień, ogromne upały, ani chmurki na niebie, a ja się wspinam na te prawie 2000 metrów na mnie. Możemy dalej przeskoczyć. To co mówiłem o wodzie, tak? To jest rzeka właśnie dopływająca, nazwa w tej chwili wyleciała mi z głowy. Wspomoże mnie pani, czy nie pamięta pani? Nie, to jest taka duża rzeka? Tak, to jest duża rzeka. To jest jeżeli nie główna, to jedna z główniejszych. Mi w tej chwili nazwa, bo też jest rzeka Kura, ale to ona w stronę jak do Borżomi się jedzie. Także to jest, w tej chwili mi wyleciała nazwa z głowy, ale to jest właśnie ta rzeka, która zasila, dopływa do tej tamy. I spójrzcie na kolor wody tutaj, a tam ten kolor turkusowy, tak? I mnóstwo właśnie takich mosteczków, poza tym mostkiem są 2, 3, 4 domostwa gdzieś tam rozsiane. I żeby się dostać z drogi głównej, która gdzieś tutaj przebiegała do tych domostw, to są przerzucone takie mosteczki. Nurt rzeki jest wartki, tak? Jak ja stałem na tym mosteczku, stałem, nawet sobie przeszedłem, ale mówię, jakbym tam wpadł, to już byłoby ciężko, bo rządziłaby rzeka, a nie ja, tak? Już nie panowałbym musiałbym się poddać temu, co zrobi ze mną rzeka, czy mnie gdzieś wyrzuci na brzeg, czy poniesie, bo nurt jest bardzo, bardzo, bardzo mocny, zresztą górska rzeka, tak? Przeskoczmy dalej. Fanetia, taka mamy bramę, że tu się zaczyna, powiedzmy, Sfanetia. I tutaj mamy górę, która się nazywa Użba, tak? I to jest charakterystyczna góra, bo nazywa się ją Matterhornem Kaukazu. Ona ma podobne kształty jak Matterhorn w Alpach. I to faktycznie później, tutaj jest troszeczkę za chmurami schowana, ale faktycznie to było widać, to się potwierdziło. Także ja w ogóle robiłem tutaj na prezentację zdjęcia, robiłem kamerką GoPro, ale też robiłem zdjęcia telefonem, bo jakby było mi łatwiej i więcej zdjęć mam z telefonu, których tu nie wrzuciłem w prezentację, ale uwierzcie mi, faktycznie Użba jest to Matterhorn Kaukazu, tak? Dalej. No i już te słynne sfaneckie wieże, tu dojechałem do Mesti, czyli stolicy Sfanetti. Sfaneckie wieże i co ciekawe, te wieże są w rękach prywatnych, tak? Należą do właścicieli tych gospodarstw,
takich wież jest w Mestii bodajże 35, 30 kilka. I one wszystkie należą do są w rękach prywatnych, należą do gospodarzy. Ja miałem takiego farta, że dojechałem do Mestii, znalazłem nocleg, szedłem po zakupy i tak mówię, a się przejdę tymi uliczkami, podejdę pod wieżę, zrobię zdjęcie. I akurat tak się zdarzyło, że stał gospodarz tej wieży i mnie oprowadził. Oprócz mnie jeszcze ktoś tam przechodził, także zgarnął kilka osób i oprowadził nas. Zwiedziliśmy tą wieżę od piwnicy, bo ona znajduje się pierwszy jakby poziom w piwnicy, poprzez wszystkie te poziomy w piwnicy. Nazwijmy to, było to główne pomieszczenie gospodarcze. Tam było palenisko, była kuchnia, były łóżka. Im wyżej już charakterystyka była bardziej obronna i te wieże miały bronić nas przed wrogiem zewnętrznym, jak i również przed wrogiem wewnętrznym. Bo tak jak właściciel opowiadał, tam one miały chronić przed wendettą rodzinną. Tam były nieporozumienia gdzieś na terenie jednej wioski czy kilku wiosek. Wendetta, zemsta rodzinna. Nadchodziła rodzina, która chciała dopełnić wendetty. Widzieliśmy, no to więc gdzieś tutaj się chowaliśmy czy na górę i prowadziliśmy działania obronne. Przepiękne i to charakterystyczne właśnie dla Sfanetti. Charakterystyczne dla Gruzji, to pani pewnie potwierdzi, nikogo to nie dziwi, krowy na drodze, nikt się tam nie denerwuje, jedzie kierowca, zatrąbi, poczekasz, krowa zejdzie albo nie zejdzie, czekamy. Także to są taka wersja, gruzińska wersja świętych krów, tak? One są wszędzie. Mój taki pierwszy kontakt z tą egzotyką gruzińską to był wtedy już jak pierwszego dnia wylądowałem na lotnisku w Kutaisi. Jechałem do Kutaisi i przejeżdżam po takiej stacji benzynowej, patrzę na stacji benzynowej zaparkowane dwie krowy, tak? Sobie stały normalnie gdzieś, dla nikogo nie było to żadnym jakimś tam dziwadłem, nikt ich nie przeganiał, one sobie stały na stacji benzynowej gdzieś niedaleko dystrybutora, zajechał samochód, zatankował, pojechał, a te krowy sobie gdzieś tam spacerowały, tak krowy, mówię, na stacji, ale krowy to jest jeszcze pół biedy, bo są i świnie, które biegają na drodze i też nikogo to nie dziwi. Możemy dalej. I tu już jest Użgóri, tak? Perełka Kaukazu, perełka Gruzji, perełka Sfanetti. Dlaczego to jest taka perełka? Dlatego, że Użgóri jest najwyżej zamieszkałą wioską na Kaukazie. To jest wysokość 2200 metrów. Są jeszcze wyżej wioski, ale one są już opuszczone, niezamieszkałe. Użgóri jest tą ostatnią, najwyższą na 2200 metrów. I też tutaj tych wież sfaneckich jest mnóstwo. Bardzo pięknie wygląda, jak byście przeglądali prospekty turystyczne, jeżeli chodzi o Gruzję, to są dwa charakterystyczne obiekty czy miejsca, które się na tych prospektach pojawią. To jest klasztor Semisamina, jeżeli dobrze pamiętam, na tle góry, na tle Kazbeku. I właśnie sfaneckie wieże, tak? To najczęściej można w tych prospektach czy w folderach czy na stronach biur podróży, jeżeli chodzi o Gruzję, spotkać. Tutaj do Użgóri prowadzi taka droga, no tutaj wygląda całkiem jeszcze fajnie, ale generalnie to jest hardcore. Ja planowałem pierwotnie do Użgóri dojechać rowerem, ale patrząc na w jakim stanie są te drogi, tam było dzień padało, dzień wcześniej padało, to było tak fatalnie i dobrze zrobiłem, że się nie zdecydowałem na jazdę rowerem tą drogą, bo to byłby naprawdę hardcore. Ja z Mestii do Użgóri, do tej wioseczki pojechałem marszrutką, koszt marszrutki w obydwie strony to było 50 lari. Ale to było o tyle fajne, że to jakby była marszrutka turystyczna, tak? My pojechaliśmy, to jest około 50 km też te z Mestii do Użgóri. Pojechaliśmy marszrutką, dojechaliśmy,
Kierowca na nas czekał 4 godziny, po 4 godzinach pakował nas z powrotem i jechaliśmy do Meski, także nie jest to żaden figurowany koszt 50 lari, bo to będzie gdzieś około 70 kilku złotych za podróż w jedną stronę, w drugą 4 godziny czekania. My w tym czasie mogliśmy sobie tam chodzić, zwiedzać, oglądać, tak? Możemy dalej jechać i cały czas uszguli właśnie te wieże zielone wzgórza Kaukazu, tutaj element cywilizacji. Możemy dalej przeskoczyć, cały czas właśnie, zobaczcie jakie piękne, tutaj właśnie ta droga, którą przyjechałem, widać auto jedzie, Słoneckie zwierzę, wieże Góry Kaukazu. I co ciekawe, jako ciekawostkę można powiedzieć, że tej wiosce na wysokości 2200 metrów jest też kino, kino, które działa. No, myślę, że to kino jest bardziej tak zrobione pod turystów, tak, że można powiedzieć, że się było w kinie gdzieś tam w Uszkuli. Ja się dopiero dowiedziałem troszeczkę za późno, bo miałem kilkanaście minut do odjazdu tej mojej marszrutki, bo na pewno bym się wybrał zobaczyć, jak to kino wygląda i może załapałbym się na jakiś krótki seans, ale mówię, dowiedziałem się zbyt późno, ale jest tam działające kino. Tak. Jest taki bardzo fajny film, który polecam, Sud Swanetti, nie wiem, czy pan widział. Słyszałem, ale nie widziałem. Możemy dalej. No, cały czas. I zobaczcie tutaj, jak pięknie, tak? Mamy tą Uszguli i tutaj już wysokie pasmo Kaukazu, tak? Śnieg leży, a był to sierpień, także tam śnieg leży całym rokiem, tak? No bo jeżeli on do sierpnia nie stopnieje, a nie stopniał, to już nie ma jakby szans, żeby we wrześniu, w październiku, gdzie przychodzą niższe temperatury, znowu przychodzą opady śniegu, czyli tutaj ta powłoka śnieżna leży cały rok. Zdjęcia tego nie oddałem, jest to po prostu przecudowny widok, jak się tutaj gdzieś stoi, patrzy na tą wioseczkę, na Góry Kaukazu, na tą przyrodę przeogromną i tą jeszcze cywilizację troszeczkę inną, tak, bo tam patrząc na architekturę, to patrzymy na wieki, tak? Tam mimo tego, że są jakieś gauhausty, są hotele, bo tak jak mówiliśmy, oni też chcą zarobić, widzą, że z tego mogą być pieniądze, więc dlaczego nie zarobić, ale dalej to jest tak, jakbyśmy się cofnęli kilka wieków wstecz. To właśnie. Tam w Mestii jest taki zwyczaj, nie, też w Uszguli to jest głównie, nie wiem, czy mamy w kościele. Byłem. I jest, tam jak się wchodzi do kościoła, jest taki przedsionek i tam jest taka rytualna misa. Jest. I ta misa służy do tego, że oni tam raz w roku, do tej pory, zabijają barana, który jest specjalnie chowany na tą okazję i cała wieś się schodzi i go podrzynają mu gardło i do tej misy w kościele, tam w takim chrześcijańskim kościele w tej chwili już, tą krew tam zbierają, potem mają wielką ucztę i to się dzieje przez cały czas. I generalnie Swanowie, na całym Kaukazie był taki zwyczaj, ale zostało to tylko w Swanecji, bo teraz jakby zostało wyparte, nie? Więc to przez cały czas jeszcze żyje. To nie wiedziałem, w kościele byłem, bo tam faktycznie, on jest kawałeczek, tam od wioski trzeba po górę. Tam jest takie specjalne urządzenie, które właśnie służy do tego rytualnego zabijania barana. Tak specjalnie jest wytypowany baran, nie? On tam ma czerwoną wstążkę, oni go obserwują, to jakieś jaja są. No to nie wiedziałem, kurczę. I tutaj mamy właśnie, o, potok, droga pod górę, także takich zdjęć będzie kilka gdzieś tam z drogi, możemy przeskoczyć do kolejnego. To też jest charakterystyczne dla Gruzinów, czy być może dla ludów społeczności Kaukazu. Jak ktoś widzi po raz pierwszy to zdjęcie, to pyta, co to jest, tak? Tak jak u nas przy drogach, tam gdzie zginęli ludzie, stawiamy krzyże, jest mnóstwo krzyży. W Gruzji jest podobnie, tylko że to jest bardziej rozbudowane, tak? Tam są, nawet można nazwać kapliczki, tak? Są takie miejsca, to jest powiedzmy tak średnio rozbudowane miejsce, gdzie ktoś zginął, dokładnie tutaj dwóch młodych mężczyzn, tutaj jest taka tablica, jest tam rysunek, jest podana data wypadku, jest rok urodzenia. Ale to jest poza tym, tak? Oprócz tej tablicy, tutaj stoi butelka z alkoholem. To jest najprawdopodobniej czacza. A tutaj mamy kubeczki, szklanki. Tam jest taki zwyczaj, tradycja, że jeżeli przejeżdżamy po takiej kapliczki czy miejsca, gdzie ktoś zginął i się zatrzymujemy,
to w dobrym tonie, czy w zwyczaju jest po prostu wypić, no nie powiem, że za zdrowie, tak, tych osób, które zginęły, ale za pomyślność, za pamięć. Dlatego alkohol, kubeczki i o to miejsce dba rodzina tych osób zmarłych, tak? Czyli można, mówiąc tak humorystycznie, z przymrużeniem oka, można za darmo się napić, tak? Bo stoi tam alkohol. No taka jest tradycja, że wypijamy za pomyślność, za pamięć tych którzy zginęli. No ja niestety nie dopełniłem tej jakby tradycji, formalności, no bo jechałem rowerem, aczkolwiek no można z tego korzystać i ludzie korzystają. Dlaczego mówię, że to jest, nie jest jeszcze taka rozbudowana to miejsce. Wiele razy się zdarzało, zwłaszcza w pierwszym tygodniu, jak jechałem do tej Spanety, gdzie był taki niesamowity upał i ja nie ukrywam, kilka czy wiele razy musiałem zsiąść z roweru i ten rower gdzieś tam pchać, tak, bo tu jest obciążenie około 20 kilku kilogramów, to sakwy, tak to wyglądało, tak podróżowałem, to cały mój dobytek był. Plecak, rower waży około 13 kg, plus moja waga tam 20 kilka. Upał 40 parę stopni pod górę, więc parę razy zsiadałem i ani jednej chmurki. Ja szukałem gdzieś cienia, kawałka krzak. Czasami siadałem gdzieś pod krzakiem, jakiś ułamek skały, żeby szukać. I idę i widzę, kurczę, jest taka wiata stoi, nie? Mówię, kurczę, tak jak u nas przystanek autobusowy, drewniany, ładnie wyglądający. Mówię, fajnie, będzie się gdzie schować, sobie odpocznę, napiję się w cieniu, super, nie? Ale dochodzę, patrzę, to jest taka właśnie kapliczka obudowana. Mówię, nie wypada tam odpoczywać, siadać i poszedłem dalej. Także się zdarzają nawet takie bardzo mocno rozbudowane architektonicznie takie miejsca, ale jak ktoś będzie w Gruzji, będzie widział takie miejsce, to od razu będzie wiedział, że ktoś tam zginął, że to jest czacza, że w dobrym tonie jest wziąć, napić się za pamięć tych ludzi, tak? Przejdźmy dalej. No jest właśnie ta droga do Svaneti, z tym, że tutaj już jestem szczęśliwy, bo wracam z Mesti, już nie podjeżdżam pod górę, tylko wjeżdżam z góry w stronę Zubdidi. Możemy przeskoczyć dalej. To jest Poti. Poti jest miastem portowym, tam stacjonuje marynarka gruzińska i ja jadąc w Poti, praktycznie w Poti się nie zatrzymywałem, bo to miasto takie portowe, przemysłowe, nic tam wielkiego nie ma, ale wyjeżdżając w Poti w stronę Kobuletti, taki pomnik zobaczyłem, mówię, kurczę, fajny stan i go obfotografowałem z różnych miejsc, ale dopiero na tym zdjęciu wydaje mi się, że doszedłem do wniosku, co on faktycznie przedstawia, tak, że tutaj są fale morskie, tak mi wygląda to na fale morskie, tutaj na bohatera wojennego, bo to jest pomnik bohaterów wojny ojczyźnianej, także tutaj jest jakiś żołnierz, a tutaj fale morskie go będą za chwilę przykrywały, obmywały, bo mówię, Poti jest miastem portowym, leży nad Morzem Czarnym, kolejne zdjęcie. No i tutaj jest historia też tego zdjęcia, dojechałem do Kobuletti. Kobuletti jest takim kurortem nad Morzem Czarnym, tu widzimy, tu już jest Morze Czarne. A dlaczego to zdjęcie? No bo tak jak powiedziałem, ja wcześniej, przez pierwsze dwa noclegi zarezerwowałem z Polski przez Booking.com, a później rezerwowałem noclegi jakby na bieżąco, tak? Dojeżdżałem do jakiejś miejscowości, wieczorem siadałem czy otwierałem telefon, wiedziałem, że następnego dnia będę albo w Bożomi, albo w Batumi i tak dalej. Dalej szukałem noclegu, tak? I tam jest taka zasada. Tak to wygląda, że im większe miasto, tym łatwiej i taniej można znaleźć nocleg, tak? Na wioseczce zapłacimy więcej niż na przykład w Batumi czy w takim Kobuletti. I zobaczcie, tu jest tak, miasto czy miasteczko turystyczne, typowo turystyczne, kurort nad Morzem Czarnym, czyli mam tutaj, bo tu jest basen na dachu mojego hotelu, gdzie spałem, czyli mamy tutaj mój hotel, mam ile, 100-150 metrów do morza, basen na dachu w hotelu, pokój czyściutki, wymuskany i ja płacę za to, za noc w takim hotelu w mieście turystycznym, niecałe 50 lari, czyli około tam 60 zł, czyściutko, pięknie, przestronnie, także zostałem na dwie noce, bo mi się tak podobało, ale to też obrazuje jakby cenę noclegów w Gruzji jest bardzo tania, jeżeli chodzi o noclegi. I teraz też wprowadzę taką małą dygresję,
Troszeczkę mi tych Gruzinów żal, bo oni widać, że bardzo mocno zainwestowali w turystykę, tak? Otwierają te Gauhausy, hostele. W Kutaisi to praktycznie w centrum, czy blisko centrum, na jednej ulicy jest, ja wiem, z 20 miejsc noclegowych, bo są hotele Gauhaus. Oni bardzo mocno zainwestowali w to. Przyszedł koronawirus. Tych turystów jest w tej chwili mało, chociaż już wracają, ale nie jest to, co było przed tym boomem. Większość tych hosteli było na kredyt, tak? Były pobrane kredyty i teraz po prostu część z nich padnie, tak? Ludzie padną, gdzieś tam stracą te biznesy. Dla turysty pod względem cenowym jest to, bo jest tanio. Naprawdę ja się za głowę łapałem, jak później na Booking, jak wróciłem do domu, to z Bookingu wyskakiwały mi reklamy noclegów w Batumi, tak? W tych luksusowych hotelach na tej promenadzie, to ja się za głowę łapałem, że jakie niskie ceny, tak? Ale to jest to, że ja mówię, no Gruzja jest pięknym krajem, postawiła na turystykę, przyszedł koronawirus, wywrócił wszystko do góry nogami i teraz nie będzie tak różowo, jak mogło być, tak? Także tutaj mamy miejscowość Kobulety, ona jest 30 km oddalona od Batumi, Morze Czarne, bardzo cieplutka, aczkolwiek plaże kamieniste. I dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do polskich plaż, do piaseczku, może to być uciążliwe, tak? Te kamieniste plaże. Lecimy dalej. O, widać, tak? Tutaj właśnie to jest Kobulety, kamienie, piasek. Czarny czy ciemny, może jest cieplutkie, możemy dalej lecieć. Też Kobuleti, deptak taki nadmorski. Dlaczego zrobiłem akurat to zdjęcie na prezentację? Jak pojedziemy na polskie morze, leżymy sobie plackiem na plaży, słyszymy kukurydza, kukurydza, jakieś tam napoje. I zazwyczaj roznoszą to ludzie młodzi, tak? W Gruzji jest odwrotnie, inaczej roznoszą to, sprzedają ludzie starsi, tak? Tam emerytury są bardzo, bardzo niskie. Jak ja usłyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale nie chce mi się wierzyć, w przeliczeniu na złotówki emerytura tam wynosi około 200 zł, tak? I po prostu ci ludzie sobie dorabiają tych starszych osób prowadzących, robiących jakiś interes typu roznoszenie czegokolwiek po plaży, sprzedawanie pamiątek, to jest mnóstwo. W Polsce widzimy młodych ludzi, studentów, którzy sobie chcą dorobić. Tam widzimy osoby starsze. To już jest Batumi, to już widzę po architekturze, charakterystyczna. Tutaj jest wieża Alfabetu, tutaj budynek Politechniki. I to, co wcześniej mówiłem, jak rozmawialiśmy, że mi się Batumi bardzo podobało, chociaż wiele osób mówi, że to jest miasto kiczowate, plastikowe, tandetne. Ja odniosłem wrażenie bardzo pozytywne, bo uważam, że jest to miasto, przynajmniej po części, to co ja zdążyłem zobaczyć w 2,5 dnia. Bardzo nowoczesne, czyste, zadbane, na pewno ta część nadmorska, ten deptak, gdzie mamy zjawiskową architekturę, bo nie wiem, czy tutaj będzie zdjęcie McDonalda właśnie w Batumi. Tam nawet McDonald nie może być normalny, takich jak tam jest, w takim fantastycznym kształcie, bo tam naprawdę nic nie może być takiego, przynajmniej w tej części nadmorskiej, normalnego. Oni bardzo, bardzo dużo pieniędzy zainwestowali i to w tej chwili Batumi naprawdę stało się takim miejscem, które przyciąga bogatych Turków, bo tutaj do granicy z Turcją mamy około, nie wiem, 20-30 km maksymalnie, przyciąga do kasyn, do kurortu, do kasyn, do hoteli luksusowych. Mnóstwo bogatych Turków, mnóstwo bogatych Rosjan, mnóstwo bogatych Gruzinów i mnóstwo bogatych Polaków, tak? Także to jest już naprawdę europejskie miasto. Ono jest nazywane też Las Vegas Kaukazu. Mi bardziej się tak skojarzyło z Dubajem, ja nazwałbym gruzińskim Dubajem, tak? To jest tego typu architektura. Możemy przeskoczyć dalej. Tam będzie właśnie, no, to jest, mamy plażę. Zdjęcie zrobiłem, bo takie kontrastowe, tutaj kolorowe, takie koła dmuchane, a plaża koloru ciemnego, szarego. Kolejne zdjęcie.
takie właśnie mosteczki po drodze właśnie można spotkać, kamienne mosteczki, które mają po 300-400 lat, one jeszcze działają, funkcjonują, można przejść, bo ja sobie wszedłem na ten mosteczek i było widać, że on jest, że tak powiem, w działalności, bo były krowie kupy, tak? Czyli tam wiadomo, że ktoś chodził, krowy chodziły, jacyś właściciele, pasterze chodzili. Proszę bardzo, dalej. Wracamy do Batumi, charakterystyczny budynek Batumi, budynek Politechniki. Diabelski młyn. To, co mnie przerażało troszeczkę będąc w Batumi, ja byłem w Batumi i wiedziałem, że następny mój etap będzie prowadził przez pasmo gór Małego Kaukazu. Ja byłem strasznie wypompowany i strasznie dostałem w kość w drodze do Meski. I jak wiedziałem, że znowu czekają mnie góry i nad tymi górami codziennie były takie chmury, tak? Także troszeczkę ja ten psychicznie ten mój wyjazd z Batumi w stronę Małego Kaukazu starałem się gdzieś tak wypchnąć, tak? Że może jeszcze dzień zostanę, ale mówię, no trzeba. Także góry, połączenie tych chmur, czyli jakieś deszcze, jakieś burze w górach, to nie jest dobra kombinacja. Ale właśnie tak to wyglądało, że tutaj widzimy, gdzieś świeci słoneczko, a tam takie ołowiane chmury. Też fajna atrakcja, można sobie wsiąść. Dosyć wysoko nas wynosi, można zobaczyć właśnie Batumi z fajnej perspektywy. Dalej przeskoczmy. Też charakterystyczne rzeźby dla Batumi, dwóch kochanków. Imion w tej chwili nie pamiętam. Też pani nie pamięta. To są postaci przedstawiające osoby z dwóch rodów. W tej chwili one są na tym zdjęciu, one są nieruchome, ale wieczorem ta fontanna się uruchamia i one krążą. Zbliżają się do siebie, oddalają, pokazują jakby sprzeczkę, kłótnie, a na końcu tak są skonstruowane, że jedno w drugie wchodzi, tak? Wchodzą w siebie. O, to jest ten Magdalena, tak? No mówię, no Batumi nie może być nic normalnego, nawet McDonald's ma taki kształt, tak? Wiemy, jak wyglądają w Polsce, no to są nawet gdzieś przy tych trasach szybkiego ruchu, nie wyglądają tak jakieś standardowe, jak na przykład w Toruniu, gdzieś w kamienicy i tak dalej, no ale tutaj już przerosło wszelkie wyobrażenie. Dalej. Architektura właśnie Batumi, pasaż nadmorski, hotel i właśnie o tych hotelach mówiłem, że na przykład w tych reklamach, które mi się pojawiają na booking, nocleg, jedna noc w pokoju w takim hotelu w przeliczeniu na złotówki 70 zł, tak? A oprócz tego, że to fantastycznie wygląda, to zaraz tutaj jest fantastyczny pasaż nadmorski, deptak liczący 8 km, który sam w sobie jest atrakcją i zaraz obok tego pasażu jest Morze Czarne, bardzo cieplutkie, no, miejsce na fajny wypoczynek za niewielką cenę. Kolejna historia, gruzińskie drogi, tak? To jest moja podróż, mój etap, jechałem z Batumi, już wjechałem w pasmo Małego Kaukazu. Po przejechaniu 30 km, no taka niespodzianka, osuwisko skalne, kamienie. Cała droga jest zasypana, zobaczcie, ja jechałem z tej strony, tutaj stoją samochody, z drugiej strony niestety nie można przejechać. Ja byłem w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo załamany, bo ja pokonałem 30 km pod górę, patrzę, mówię, nie przejadę, tak? I co teraz? Nie wiadomo, czy to usuną dzisiaj, czy nie usuną, co tu robić. Mówię, w najgorszym wypadku będę musiał te 30 km do Batumi znowu wrócić. Bo nie miałem namiotu, żeby przenocować gdzieś na dziko. Jedynym było albo szukanie gdzieś noclegu, gdzieś u jakiegoś gospodarza, albo zjechać do Batumi. Dla mnie to było straszne, bo 30 km mordęgi pod górę i nagle to wszystko stracić, to była masakra. Byłem załamany, ale my spokojnie. Zobaczymy, co robią tubylcy. Więc tubylcy, bo ustawiła się kolejka z jednej strony samochodów, marszrutek, tutaj z tej strony, z której jechałem również. A tubylcy spokojni, tak, podeszli, zobaczyli, obejrzeli coś tamtego i stoją. Aha, mówię, dobra, okej. No jak oni stoją, nie panikują, to poczekam, zobaczymy, co się będzie działo, tak. Po jakimś czasie tutaj się pojawił z tej strony jeden spychacz, z drugiej i zaczęły te kamienie, to osuwisko tutaj zrzucać do rzeki, tak.
No dobrze, stoją, no, wrzucają, dobra, tylko ile to potrwa? Czy potrwa to 2 godziny, czy 6 godzin? Bo mówię, jak już będzie się zbliżał zmrok i będą to kończyli, to i tak mnie nie ratuje, bo ci, co mają auto, wsiądą sobie, zbliża się wieczór, to 2 godziny czy godzinę dojadą do jakiejś miejscowości. Ja rowerem niestety w godzinę nie przejadę, więc będę musiał wracać, ale ku mojej radości, wyobraźcie sobie, zlikwidowali to w 2 godziny, tak? U nas nie do pomyślenia. Ja tak patrząc na to mówię, nie, no u nas już byłaby tragedia narodowa, tak? Droga zasypana, newsy w telewizji, nie wiadomo co się dzieje, a tutaj osobisko, 2 spychacze, jedna, druga strona, za 2 godziny droga przejezdna, więc pojechałem sobie dalej. Bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogę jechać dalej, tak? A zdjęcie z drogi, rzeczka też taki kolor. Ja, ludzie, którzy oglądali moją prelekcję, widzieli te zdjęcia, może tam kolor rzek w Gruzji, w górach, to jest jakby cement tam płynął, tak? Takie cementowe, tak. Coś w tym było. Dobra, no i gruzińskie drogi. To, co mówiłem, jadąc na przełęcz, czy zdobywając tą przełęcz do Dercji, ja przed samą, do samej przełęczy, jadąc pod górę, w ogóle nie miałem asfaltu, tylko była taka droga, tak? I w Gruzji to jest jakby jest normalne, ale oni bardzo dużo, to co pani mówiła, Gruzja się zmienia, oni też bardzo dużo inwestują w te drogi. Ja też przyjeżdżałem miejscami, że hordy chińskich przedsiębiorstw mają swoje obozowiska w górach i przebijają się przez te góry, drążą tunele w skale, także myślę, że jeszcze kilka lat i te drogi będą wyglądały dużo, dużo lepiej i będzie łatwiej.